Jacku, no pierwsze zasadnicze pytanie, bo to jest informacja, która po części zaskoczyła. Vital Heinen nie w hali, a na lotnisku. Za kilka godzin będzie w Warszawie, później pewnie przejazd do Zakopanego. Dlaczego te 24 godziny robią różnicę? To by trzeba było zapytać trenera. Od początku było rozmowy z Heinenem, że bardzo by chciał wrócić szybciej, ale no też nikt się z nas, prawdę powiedziawszy, nie spodziewał, że będziemy oczywiście jako sportowcy, wierzymy zawsze w zwycięstwo i chcemy być, grać zawsze o najwyższe laury. No a teraz trener Heinen uważa, że 24 godziny wcześniej, jak będzie w Zakopanem, z grupą, która się przygotowuje w Zakopanem, będzie to dobre dla drużyny która przed turniejem kwalifikacyjnym, przypomnijmy, prawie za miesiąc. No 9-11. Czyli to jest bez małego haczyka, praktycznie miesiąc. Jacku, tak. Vital Heinen oficjalnie mówi, mam zgodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej i dlatego wracam do kraju. Czy taka zgoda została wydana, czy taką zgodę Heinenowi jako pracodawca tak naprawdę trenera reprezentacji Polski wydałeś? Ze mną osobiście nie rozmawiał, natomiast z tego co wiem rozmawiał z dyrektorem pionu szkolenia i sportu i rozmawiał z menadżerem reprezentacji. No ja jadę wyjaśnić tą sprawę 17 do Zakopanego. Jacek, znamy się dość dobrze. Jesteś zaskoczony trochę tą decyzją? Troszeczkę jestem bardzo zaskoczony, bo miał zostać do końca i tutaj ja uważam i to otwarcie będę mówił jemu też to w oczy pęm, że niepoważnie potraktował zawodników, którzy są w Chicago. Czyli z twojego punktu widzenia to jest rodzaj porzucenia miejsca pracy? No nie do końca jest to porzucenie miejsca pracy, tak? No bo jednak nie jedzie na wakacje, tylko jedzie do grupy, która tutaj trenuje. A dla nas najważniejszym turniejem w tym roku, od początku to mówimy, chyba wszyscy o tym mówią, jest turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Wracając jeszcze do tego wątku, o którym mówiłeś na początku, że nie spodziewaliśmy się, że ta reprezentacja tak dobrze zagra w Lidze Narodów. Po pierwsze awansuje do Final Six, a później wygra no, mecze, które na papierze wydawały się nie do wygrania. Myślę szczególnie Brazylii, prawda? Znaczy, i Iranem, tak, bo te zespoły grały w podstawowych składach. Iran zawsze jest do pokonania, tym bardziej, że tam od pewnego czasu jest ta adrenalina między zawodnikami jednymi i drugimi, Polakami i Irańczykami. I tutaj chyba, no była, tu liczyliśmy na zwycięstwo. Dobrze, ale